padel to jest sport, który powstał w latach 60. I w latach 80. zaczął bardzo dynamicznie się rozwijać, szczególnie w krajach hiszpanojęzycznych, w Argentynie, w Meksyku i w Hiszpanii. I w tym momencie to jest drugi sport narodowy właśnie w Hiszpanii, w Argentynie, zaraz po futbolu. Przewaga padla nad innymi dyscyplinami rakietkowymi jest taka, że jeżeli chodzi o bazową grę, bardzo szybko wchodzimy w tą grę, bardzo szybko ona sprawia nam przyjemność. W wersji profesjonalnej jest to niesamowicie widowiskowy sport, przyciągający uwagę ludzi postronnych, którzy nawet nie są zaangażowani w rozwój tego sportu. Gramy na korcie 200-metrowym, 10x20, który jest otoczony szklanymi ścianami i częściowo z siatki stalowej. Wszystkie wewnętrzne ściany biorą udział w grze. Zasady są tenisowe. Turniejowo gramy tylko i wyłącznie w debla, przebijając przez siatkę po drugie na stronę przeciwników. Punktacja jest również tenisowa. Padel jest znacznie mniej technicznie wymagający od tenisa. Jest dużo więcej wymian. Piłka nie osiąga takich dużych prędkości jak w tenisie, natomiast gra sama w sobie jest dużo bardziej dynamiczna przez częstsze odbicia, pole jest mniejsze. Natomiast w stosunku do squasha mam wrażenie, że nawet w wymiarze profesjonalnym ten sport jest mniej agresywny, bardziej też widowiskowy, medialny, ponieważ w squashu piłka jest mała, szybko się odbija i ciężko jest to pokazać w mediach, nawet mając całkowicie przeszklony kort. Natomiast w padlu super się sprzedaje, jest cykl World Padel Tour, gdzie rozgrywają się mistrzostwa międzynarodowe. I naprawdę to jest niesamowite widowisko, polecam. Rakieta do padla jest krótsza, waga jest troszeczkę zwiększona niż w rakietach squashowych i tenisowych, bo zaczynamy od wagi 330 gram, jeżeli chodzi o rakietę seniorską. Wyróżniamy też przekroje rakiet, ale to już w zależności od stopnia zaawansowania dobieramy sobie rakietkę do użytkownika. Rakieta do padla różni się tym od innych rakiet, że nie posiada naciągu, jej powierzchnia jest przedziurkowana, to tak jakbyśmy wzięli deskę, wycięli w kształcie rakiety i zrobili w niej w środku dziurki. Ale to nie jest jedyna różnica. W środku tej rakiety jest tak zwana pianka, taka jak mamy w butach do biegania, amortyzująca, która naprawdę bardzo dużo energii pochłania i bardzo dużo energii oddaje. Powłoka jest z włókna węglowego, czyli z tego samego materiału, z którego konstruuje się rakiety tenisowe, squashowe oraz badmintonowe.